Minęła 15.20. Bartosz Teodorowicz, zapraszam na informacje. Polski rząd chce przekazać niemieckie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter na rzecz Ukrainy. Pierwotnie system miał stacjonować w Polsce. W niedzielę Ministerstwo Obrony Niemiec zaproponowało wsparcie naszego kraju w związku z tragicznymi wydarzeniami, do jakich doszło w Przewodowie. Po kolejnych atakach rakietowych Rosji zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. Myślę, że taka propozycja, jaką złożyliśmy, będzie dobrą propozycją, która ochroni ten pas ziemi, tę granicę naszą, to pogranicze zachodnie, pogranicze ukraińsko-polskie i wschodnie pogranicze polsko-ukraińskie. Robimy wszystko, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo, maksimum bezpieczeństwa w tej części Polski. Do Warszawy przyjechało ponad 200 delegatów z 52 krajów, by wziąć udział w dwudniowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Głównym tematem obrad jest wojna na Ukrainie. W trakcie posiedzenia głos zabrał prezydent tego kraju, Wołodymyr Zełenski. Mija 9 miesięcy, od kiedy Rosja rozpoczęła zbrodniczą, pełnoskalową agresję przeciwko Ukrainie. Większość państw świata wykazuje olbrzymią solidarność, aby powstrzymać rosyjski terror. Tylko dzięki decyzji Polski nie ma wśród nas dzisiaj przedstawicieli agresora. Rosja każdego dnia ostrzeliwuje nas z artylerii i systemów rakietowych. Widzimy, kto realnie pomaga Rosji, a kto zagraża. Świat to widzi i wyciągniemy wnioski, kto był solidarny, a kto się bał, kogo sparaliżował strach i nie był aktywny we wspieraniu Ukrainy. Przyszłość OBWE będzie udana tylko pod warunkiem, że wszystkie kraje członkowskie będą szanowały wartości, na które się zgodziliśmy. Obawiam się, że obecnie zbiór tego, w czym się zgadzamy, jest coraz mniejszy. Jedna rzecz wydaje się całkowicie pewna. W historii OBWE nie mamy doświadczenia podobnie fundamentalnego kryzysu, jak obecna wojna na Ukrainie, którą rozpoczęła Federacja Rosyjska. Ta wojna jest egzystencjalna zagrożeniem dla Ukrainy, natomiast OBWE zadaje sobie pytania o własną rolę w XXI wieku. Wciąż jednak wierzę w nasze partnerstwo i naszą współpracę, bo wspólnie będziemy w stanie oprzeć się wszystkim zagrożeniom i wrócić na ścieżkę postępu i pokoju. Niemal cała Ukraina pozostaje bez prądu po wczorajszych atakach rakietowych przeprowadzonych przez Rosję. Ze względu na liczne zniszczenia odcięto od sieci elektrownie atomowe na południu kraju. Tylko dzisiaj na Ukrainę spadło 70 rakiet. Wszystko jest skierowane przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej. Zniszczone są szpitale, szkoły, transport, dzielnice mieszkalne. Nie możemy być zakładnikami jednego międzynarodowego terrorysty. Władimir Putin chce wykorzystać nadchodzącą zimę, aby zadać ogromne cierpienie narodowi ukraińskiemu. Jeśli dopnie swego, miliony Ukraińców zostaną bez prądu, wody i ciepła w tych mroźnych zimowych miesiącach. W słowackich Koszycach trwa szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Bierze w nim udział Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zdradził, że głównym tematem rozmów będą kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym. Dzisiaj w Koszycach na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej będziemy koncentrować się na tematach bezpieczeństwa i na tematach energetycznych. Ale na pewno będę rozmawiał również z premierem Viktorem Orbanem o tym, aby była zgoda Węgier na jak najszybsze przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. To obiecałem pani premier Sannie Marin w niedzielę, kiedy rozmawialiśmy, i o tym także rozmawiam z innymi przywódcami w Unii Europejskiej. Tematyka bezpieczeństwa, tematyka wojny na Ukrainie to kluczowe tematy, które także omawiałem niedawno z dyrektor wywiadu amerykańskiego Avril Haines, i te tematy na pewno będą również przedmiotem naszej bardzo dogłębnej dyskusji. I to już wszystkie informacje w tym serwisie, jednak zostańcie państwo z nami, bo już za chwilę rozmowa Marcina Bąka. Jego gościem będzie Łukasz Pacholski, Wojsko i Technika.